Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojsko. A ja witam was w kolejnym materiale na kanale z gry Battlefield 4 na poziomie niskim. I zapewne pytacie się, dlaczego akurat zaczynamy w menu głównym ten film. Ano z tego powodu, że mam wam do przekazania kilka informacji. Pierwsza jest taka, że pierwsze trzy materiały, które zobaczycie, są wrzucane standardowo, czyli sobota 16-17 oraz niedziela 10 oraz 16-17. Natomiast kolejne materiały, które zostaną przeze mnie nagrane, zostaną wrzucone w poniedziałek, wtorek bądź w środę, w zależności od tego, ile tych materiałów nagram. I tutaj od razu spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego poniedziałek, wtorek bądź środa. Ano z tego względu, że u mnie 8, 9, 10 czerwca to będą matury. Ja maturym zaczynam o godzinie 9, ale muszę być, stawić się po prostu u siebie w szkole przed 9, jakieś tak 40, no prawie że godzinę wcześniej. Tak więc nie mam, jak mam wrzucić materiał o 10, mógłbym to zrobić o 16, ale o godzinie 16 ja mam matury rozszerzone. I one co prawda zaczynają się o godzinie 14, ale nie wiem ile owe matury potrwają rozszerzone. Więc tak naprawdę ja będę poza domem, bez możliwości przesłania wam materiałów. Może się zdarzyć, że one pojawią się dopiero około godziny 20, może 19. Dlatego miejcie tą świadomość po prostu, że materiały niekoniecznie pokażą się tak, jak planowałem. Natomiast prawdopodobnie już we wtorek czeka mnie również rozszerzone, ale chociaż nie. We wtorek mam matematykę, w poniedziałek mam język polski, więc język polski rozszerzony mam. I tutaj na pewno materiał pojawi się właśnie około godziny 19-20. Natomiast we wtorek planuję, przynajmniej na tą chwilę mogę wam powiedzieć, że bardzo bym chciał, aby we wtorek właśnie pojawił się materiał o godzinie 16, ale czy tak będzie, nie wiem, więc może się ostatecznie też pojawić godzina 19-20. Tak więc myślę, że uda mi się nagrać te 5 materiałów. Sorry za taki długi film, za taki długi materiał wprowadzający, ale no, chciałem wam po prostu przekazać kilka informacji, żebyście po prostu wiedzieli co i jak. Tak więc tutaj nastąpi małe cięcie i widzimy się oraz słyszymy już w normalnej rozgrywce. No i jesteśmy. Poprzednio, z tego co pamiętam, zostaliśmy złapani przez Chińczyków. Misja nazywa się Góry Kunlun. Zginęło 22 żołnierzy. Rannych jest tylu, że nie mamy jak się nimi zająć. Opuściliśmy wody kontrolowane przez Changa. Ale to nie koniec. Potrzebuję ludzi zdolnych do walki. A, i kapitanie? Grabarzy nie było wśród zabitych. O kurwa. To dobrze. No, co tam jeszcze? Jeśli ich złapią, to... jakie są szanse? Jeśli schwyta ich Chang, to możemy się z nimi pożegnać. Jeden desantowiec, a reszta jakieś fregaty, niszczyciele, coś.
wiecie, takie okręty desantowe i lotniskowce nie pływają same. Pytanie tylko, czy mi nie zbanują tego filmu. Na początku wydawało mi się zawsze, że fabuła Battlefield 4 to jakiś totalny absurd. Mówią, że tak się nazywasz. No, nie nazywam się. Ja jestem wojsko, a nie jakiś Chinkie. Jak rozmawiają o tobie, o Dzincie, mówią, że coś wiesz. Ja nic nie wiem. Hej, sierżancie, pobudka. A mogę ruszyć głową. Uf. Jesteś Amerykańcem, pamiętaj. Mogę jakoś wstać? Myślisz, że ojczyzna się o ciebie upomni? No, bo jestem Amerykaninem. Cześć, Dima. Nie masz powodu mi ufać, ale w pojedynkę człowiek nie zrobi wszystkiego. No kurwa, zdziwiłbyś się. Weź kosę. W łańcuchu liczy się najsłabsze ogniwo. Czyli ty. Jesteś silny. No i widzę, że masz dość sprytu, żeby nas stąd wyruszać. Będziesz bił rurą. Dlatego ci ufam. Rozumiesz mnie? Nie. Nie rozumiem. Chyba, że ostatnie godziny życia masz zamiar spędzić w tym cholernym smrodzie. Lepszy smród niż hipotermia. Przeżyjesz wybuch atomowy jak ja. Albo gdy twierdzisz, że jesteś wolna jak ty, to nie ma co czekać w więzieniu. Zgaduję, że więzienie. Nie jestem ciekaw. Czemu mam iść za tobą? Bo co mi zrobisz? No idę! Nie popędzaj mi. W rusku. O Jezus, poważnie, kurwa. No co skaczę? Czekaj, daj mi się wspiąć jak najwyżej. Muszę wskoczyć na rurę, dobra. Skocz! Przecież on już by z tej rury zleciał. Tego taki pewny. Ucieknij. Teraz ostrożnie. Bez ciebie nic z mojego praca. Martwy żołnierz mi na ręce. No to trudno. Poradzisz sobie sam. Skoro samemu planu pracowałeś, to po chuj żołnierz.
Zabij go! Zabijam. Tak, jasne. Gin. Nie miałeś żadnej broni, nic. A nie, miałeś. Hawk 12G. A możesz przytrzymać, dobra. Kurde. Masz. Trzy naboje. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Powoli, kurwa. Najpierw to ja najchętniej bym się zajął tym, tutaj tym gościem. Jezu, wiem, że wy pewnie nic nie widzicie. No, nie bójcie się. Ja po części też, kurwa, absolutnie nic nie widzę. O, szparocz! Przeładuję sobie. Czekajcie, dajcie mi chwilę, bo mi się tutaj Xbox One uruchomi. Ej, śmierdziel! Chodź. Dobra, chciałem się przeskradać, chciałem to zrobić po cichu, ale kurwa nie. No to. No i chuj, w bombkę strzelił. No czekaj, gdzie? Tu, dobra, no to już bramę, no to otwieram, nie? No to S2. Zapasu, ale ja poproszę najpierw strzelbę. Mam latarkę, dobra! Kurwa, jaka mina. Strzelaj w nich. Znaczy się, strzelaj w nich, A wiecie, dobra, jako że to jest widzicie to? Gościu jest w tym, w betonie. Ale dobry, ja mogę się schować. Bo nie chcę zginąć. W sumie... Dobra myśl. Jak mi zimno, mogę się schować w beton. Zajebisty patent. Ostatni magazynek. Do tego z jednym nabojem. Świetnie. Czy to wszyscy? Dobra. Trzeba wymienić broń. JS2. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie wybór broni. Ktoś do mnie strzela stąd. To był jeden? A tu jest drugi. Łataj! Nie! Nie chcę umrzeć! Nie chcę umrzeć! Nie! Na pewno nie teraz! Leżysz w fiucie. Zabiliśmy wszystkich? Chyba tak. Nie wiem. Uciekł. Mam iść tam. No to idę tam.
Nie wiem. Tam coś jest, ale nie wiem co to jest. Standardowe zadanie każdego żołnierza, zabij wszystkich. Czemu ja nie miałem włączonego lasera? Nie wiem. O, jak dostał. A ty strzelasz. Ta, jasne. Także to ja strzelam. A ty się tylko przyglądasz. Głupi chuju. Wiecie co? Teraz naprawdę by się przydały granaty. Nie, gdzie oni są, macie tam. Aha, nie przejdę tam, świetnie. Jezu, wyobrażam sobie przejście tej gry na normalnym i na tym, na trudnym. Przecież to czasami będzie dramat po prostu. Wow! Aha! Fajnie, że oni się respią, nie? Tuż przed twarzą, co to jest? Leżeć. No już w niej jestem. Uruchom windę. Nic nie widzę. Nie wiecie co tam jest. Nie macie pojęcia. To są smutne. Nie rozumiecie. Zobaczycie. Nie ruszają piersi. Przecież chyba. No! Jest! Mogę sobie broń wybrać. Dobra, najpierw zabiję tego skurwola. Dobra, poprzednio było M1014. To teraz weźmiemy sobie QBS-09. Co my tu mamy? Ja, celownik HD-33 o powiększeniu razy 1, latarka, standardowa lufa, kaliber 12, śród. QBS-0, weźmiemy broń chińską tym razem. A co się będę ograniczał? Chińską broń bierzemy, kurwa. No może, mogę włączyć latarkę? Mogę, dziękuję. Ucieknij, dobrze. No to ucieknę. Ojej, sporo was. Dobra. Przejadę się po was moją strzelbą. Może przeładuję najpierw. Dokąd? Gdzie? Leżeć. Dobra. Może się schowam gdzieś. No wychyl łebek. No wychyl się. No wychyl, dziękuję. Spindalaj mi stąd. Jest tu ktoś? Tak. Do widzenia. 4, 5, 6. Gin.
Wiń. Aha. Tu mi ktoś wyskoczył, dobra. Tam jest typ, kurwa. Muszę dosięgnąć go, dosięgnę, ale... Nade mną? Nie, po lewej. A ciebie tak zabiję, ciebie też tak zabiję. A może ja się kurwa schowam? Bo jeszcze mnie zabiją. Dobra, skoro... Raz... Dwa... Trzy... No. Wiesz, gra też mi to zakomunikowała. Gdyż, że zejdziesz tutaj. Zdychaj wreszcie, dziadu! Dobra. Ostatni magazynek jest. Dobra. Może łaskawie gra mi się zapisze, co? No, jedna gra łaskawie mi się jeszcze nie zapisze. Ja skończyła mi się amunicja, to ja się wrócę po amunicję. Wy się tam strzelajcie z nimi, a ja się wrócę. Świetnie. Zastanawialiście się kiedyś, co jest zamiast windy? Pa-ba-bam! I taki błąd nas wita popu, widzicie? Ciekawe, co można spaść w limbo. Wiecie, nie chcę sprawdzać. Ale... No... Sami widzicie. Dobra. Tam chyba jeszcze jeden został, nie? Dokładnie. No, najpierw do niego to biegnie, potem strzela. Czy kurwa gdzie? Czekam. A, nie mogę. Kurwa, dobra. No przecież jestem przy niej, nie? Hej, tutaj! Gdzie to jest? A może na szczyklajmo? Okej, ma. Jest dobrze. Obyś kurzywania do bala. Aha, tu była... Dobra, trudno. No ale wie, przynajmniej uzupełniłem sobie amunicję, tak? Co jest? Co to jest? Mam 320 odłamki. Myślałem o tym dniu od bardzo, bardzo dawna. Fajnie. I co w związku z tym? Trudno. Nie obchodzi mnie to. Co pierdoli? Śmigłowce. Potrzebuję szafy na otwarcie bramy. Dobra, trzeba się bronić. No kurwa, naprawdę? Dobra, wiecie co? Ile mamy tych min? 6. Dobra, to wiecie co? Tak. Minę... Tutaj też drugą.
Słyszę, kurwa! Pierdolić, poważnie? No nie, na przykład, no strzelanie. To się wyrabia. Dobra, gdzie jest? Tutaj jest. Na wszelki wypadek, wiecie, tak ustawiam. Gdyby coś się miało stać, nie? O, już tam ktoś zginął od miny. Bardzo dobrze. Przynajmniej dostał od miny. Raz, dwa. O, pięknie. Do widzenia, pan. No to strzelaj. Dobra. Czy on się kurwa schował? Noż kurwa do chuja pana. Won. Ała! Tam błyskowym po ryju. Ze strzelby dostałeś i ty to przeżyłeś? Jeszcze chwila, powiadasz. O, ktoś tam zginął od miny, bardzo dobrze. Gdzie? Tu jeszcze. No, trochę amunicji jednak idzie na nich. Jak pięknie, szybko zdechł. Pięknie. No to idziemy. Jak zwykle. Obaleni zostaliśmy. Strażnik więzienny oraz żołnierz. Dajcie mi się napić, co? No trudno, bywa. No idę, znaczy się biegnę. Otwórz bramę więzienia. Jeszcze. Zapomniałem, że tego mogę przecież używać, nie? Ostatnio w hangarze mi się przypomniało. W górach? No Jezu, nienawidzę tego momentu. Wiecie, co ja chciałem zrobić? chciałem właśnie wybrać tą lornetkę taktyczną, a wyjebałem granat. No to zrobiłem etap po cichu. Wsiądź do wagonika. Ja jebę. Ile my tu czasu mamy? 30. Dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że to taki odcinek w zupełności wystarczy.
Tak więc cóż, słyszymy się w kolejnym. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, trzymajcie się. Pa, pa.